Witam, szanowny kolego, witam. Cześć, bardzo cześć, się cieszę, cześć. Że Ja dochodzi również. do tego naszego spotkania. Ja również. Chcielibyśmy, aby tego typu spotkań nagrać parę, może tych świadków bezpośrednich, tak. W ramach naszej działalności Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć. Tak. Jest przedstawicielem tej już bardzo skromnej grupy świadków historii. Świadków historii, tej tragicznej historii, która się wydarzyła na kresach południowo-wschodnich, szczególnie ten Wołyń, tak. I pozostałe tereny. Chcemy mówić tutaj dzisiaj o faktach i tylko o faktach. Yes, i nie chcemy nikogo pouczać, prawda, jak to się czasami nam wytyka tym środowiskom kresowym, zwłaszcza stronie ukraińskiej. Chcemy mówić o faktach. I te fakty, no one są brutalne, ale niestety zakłamywane przez drugą stronę. Dla zobrazowania tego, no, zaczynamy dzisiejsze spotkanie od takiego przedstawienia Ciebie, a zbliżamy się teraz również do 70. rocznicy akcji, właściwie się powinno określać, że to jest operacja Wisła, nie akcja Wisła, bo to też jest zupełnie coś innego. I wiemy, że istnieje w przestrzeni publicznej polskiej wiele przekłamań na ten temat. I żeby te przekłamania w jakiś sposób zmniejszać, potrzebne są, niezbędne są wręcz tego typu wypowiedzi świadków. Myślę, tak jak wspomniałem wcześniej, że tego typu spotkania będziemy jeszcze powielać i pokazywać polskiemu społeczeństwu, bo dzisiaj internet jest tak niesamowitą trampoliną przenośną, że materiał płynie w cały świat. Wiem, że w Kanadzie różne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o właśnie te stosunki polsko-ukraińskie. Dzisiaj, obecnie. Nie chcę tego rozwijać szerzej, bo szkoda czasu. Chciałbym rozpocząć z Tobą takimi pytaniami, może... nazywasz się Mirosław Dom, tak? Tak. Jak byś mógł zobrazować swoje korzenie związane z kresami II Rzeczypospolitej, ogólnie kresami, jak rodzina Twoja znalazła się na kresach w województwie wołyńskim? Jasne, jasne. Moje korzenie na Wołyniu. Mój dziadek był osadnikiem wojskowym. Za męstwo w bitwie z bolszewikami otrzymał ziemię około 10 hektarów od Piłsudskiego w miejscowości Zastawie, powiat Kostopol na Wołyniu. I tam się urodziłem. A babcia, dziadek, a babcia coś więcej na temat babci? To znaczy... No, są złożone sprawy, także tak. Babcia też gdzieś pochodziła z Wielkopolski. Skoro dziadek dostał tam ziemię, to rozumiem, i babcię ściągnął, no. I także. Jak byś zobrazował stosunki międzyludzkie? Bo przecież wiemy doskonale, że do pewnego momentu ta symbioza współżycia różnych kultur, religii, narodowości, tak? Między sobą wspaniale współgrało, przyszło do pewnego momentu i to się wszystko zawaliło. Kiedy te pierwsze symptomy były zmiany tych stosunków? Stosunki międzyludzkie do wybuchu wojny, powiedziałbym, że były bardzo dobre. Między Żydami, Polakami, Ukraińcami, bo jak można inaczej to określić, skoro były mieszane małżeństwa, w szkołach uczono się w jednych klasach, w jednych ławkach. Na przykład moja matka siedziała w ławce razem z Ukraińcem, który notabene po kilku lat przyszedł nas zamordować. Chociaż nie wiadomo, co chodziło już wówczas Ukraińcom po głowach, ponieważ 29 roku już, 28
stycznia 29 roku odbyło się spotkanie całej wierchuszki nacjonalistów we Wiedniu, gdzie podjęto stosowne uchwały, aby tworzyć Wielką Ukrainę od Wisły po Kaukaz. Oczywiście likwidując ludność, wszystką ludność nieukraińską. To znaczy, no to są takie tematy i sprawy właściwie znane. Ten pierwszy zjazd nacjonalistów, który faktycznie Dmytro Donców wtedy zostało to zainspirowane i później się rozwijało. Kiedy pojawiły się pierwsze mordy? Bo wiadomo, że to najpierw zaczęło się od jakichś pojedynczych historii. Ja też w swojej rodzinie, oczywiście ze strony ojca, nacjonalizm, syndrom tego nacjonalizmu ukraińskiego dotknął w sposób bezpośredni również rodzinę mojego ojca, gdzie stracili też całość swojego dorobku i później założył placówkę. Był jednym z współzałożycieli ze swoimi braćmi, jeszcze pozostałymi tam rodzinami, założyli placówkę Pańskiej Doliny. Natomiast jak ty postrzegasz te pierwsze mordy, co na ten temat możesz powiedzieć? Tak na dobre Wołyń zaczął spływać krwią od lata, a w zasadzie od kwietnia gdzieś 42 roku, gdzie nasiliły się egzekucje ludności żydowskiej. W egzekucji brali udział i Niemcy, i Ukraińcy. Na takie egzekucje na naszym terenie ściągali okoliczną ludność, żeby byli świadkami. Tu chodziło o zastraszenie ludności, żeby nie ukrywać Żydów. Pamiętam taką jedną egzekucję, gdzie prowadzili tych nieszczęśników na wykopany już dół i Polaków, i Żydów, bo i Żydów, i Polaków, tych, którzy tych Żydów ukrywali. I matka zauważyła wśród prowadzonych tych nieszczęśników swoją koleżankę z klasy. Ta kobieta, dziewczyna miała na rękach synka jakieś 2 lata. Gdy zobaczyła matkę moją, tego synka jakieś 30 metrów, tak powiedzmy, od dołu posadziła na takim kamieniu i dała matce do zrozumienia, aby po egzekucji się tym dzieckiem zaopiekowała. I tak rzeczywiście miała matka taką nadzieję, że uratuje to dziecko, ale po egzekucji, gdy się ludzie rozchodzili, miała matka podejść po te dziecko, a tu nagle ten szef, który kierował egzekucją, podszedł do tego dzieciaka, złapał za nogę, wrzucił do dołu, 2 razy chyba strzelił. I całe szczęście, czyli bandyta widział, że ta kobieta posadziła to dziecko, tylko czekał, kto podejdzie pod to dziecko. I gdyby matka się pospieszyła, to byśmy byli w tym dole razem z tymi wszystkimi nieszczęśnikami, na którym jeszcze ziemia przez 2-3 godziny jeszcze falowała. Ale później zaczyna, no to były takie, gdzieś już słychać było, że ktoś kogoś zamordował, ale w tym czasie najwięcej było słychać, że oni się mordowali w rodzinach, że na przykład, bo takie bandyckie prawo wyszło ukraińskie, że jeżeli powiedzmy matka była nie Ukrainką i dzieci, to ojciec musiał ich zamordować. Najlepszy przykład, że w tym okresie, kiedy Niemcy likwidowali Żydów, to u nas ukrywała się jedna znajoma Żydówka i uspokoiło się, to odeszła do domu, ale w domu mąż był Ukraińcem, ona była Żydówką, mąż był Ukraińcem i 2 synów miała powyżej 20 lat gdzieś tego. No i słyszymy, że gdzieś po kilku dniach ten starszy syn zamordował matkę. Natomiast
Jeżeli generalnie trzeba powiedzieć, że Polacy troszeczkę lekceważyli, bo były gdzieś ostrzeżenia, że oni mogą, powiedzmy, robić takie niesamowite, krwawe łaźnie, ale no, na przykład mój ojciec troszeczkę lekceważył sobie i mówi, matka ostrzegała, a on mówi, no przecież tutaj sąsiad mieszka, razem pijemy choryłki, razem chodzimy, to jest niemożliwe. I 29 czerwca 43 roku ojciec spi, matka bardziej czuwała, patrzy przez okno, wszędzie łuny i mówi do ojca, co ty śpisz, uciekaj. I ojciec zdążył wyskoczyć przez okno do takiej szopki naprzeciwko naszego domu i tylko słyszał, jak szef powiedział, zabrać co wartościowe i granaty do środka. Do pokoju naszego matka nas objęła. Ja miałem wtedy 4 lata, brat 6 i siostra 10 lat. Matka nas objęła tak, patrzy, a do pokoju wszedł kolega, z którym właśnie matka siedziała w jednej ławce w szkole i pyta się jej, gdzie mąż? Matka mówi, poszedł na inną kolonię pomagać coś tam na ziemi. A on mówi, nie kłam suko i tam zaczął ją bić tego. Uklękliśmy i całujemy go po nogach, po butach. I matka prosi, chryń, bo on... Kołomyjec nazywał się, do dzisiaj pamiętamy to nazwisko, Kołomyjec. Chryń miał taki pseudonim w szkole, w klasie. Matka prosiła, Chryń, nie zabijaj nas. A on tłukł matkę, później w końcu powiedział, to my się naradzimy. I tak się naradzali z godzinę czasu. Wszystko wypili, tam jakiś alkohol był, tego, zabrali ciuchy, wszystko pozabierali i poszli. Przypuszczalnie nie zlikwidowali nas tylko dlatego, nie, że on znał matkę, tylko oni najpierw mordowali tak księży, nauczycieli, a ojciec pracował w gminie i wszystkich tych, którzy umieli troszeczkę, no powiedzmy, pisać. I przychodzi ranek, świt przychodzi, to my zabieramy tylko to, co potrzebne i uciekamy do następnej wioski, jakieś 5 kilometrów, to było w prostej drodze. Wychodzimy z domu, a tu chałupy popalone, na kolanach zwęglone ciała kobiet, mężczyźni, obcięte głowy w studni, a dzieci porozbijane na podwórkach, porozbijane główki, bo oni dzieci zabijali, biorąc za nogi, uderzając o kant chałupy. Uciekamy, jeszcze po drodze ojciec zachodzi do 3 takich rodzin Jehowych, 3 rodziny Jehowych było i mówi, uciekajcie, widzicie co się dzieje. A oni mówią, my przecież tylko o Bogu rozmawiamy, my tylko o Bogu nauczamy, także my nie mamy do nikogo pretensji, także nikt do nas nie może także mieć pretensji. No ale okazuje się, że na trzecią czy na drugą noc zostali wyrżnięci. Uciekamy do tej następnej wioski, nazywała się Janówka. Tam mieszkał brat matki, dosyć bogaty gospodarz. Już tam było 40 gdzieś tak osób, które szukali gdzieś wspólne, może będzie jakoś łatwiej się obronić i tak dalej. Tam nie było problemu, bo to było ciepło, czyli spali na dworzu, w stodołach i tak dalej. Powiedzmy wyżywienie to gdzieś dzieci na płytach z cegły i tak dalej. Ale na wioskach już słychać było, że zaczynają się mordy. To był taki, jeden specjalizował się bandyta w przebraniu mundur polski, uprowadzał dzieci do lasu i tam rąbał siekierami. I tak polubił, w cudzysłowie, tą robotę, że przez pomyłkę zamordował 4 dzieci ukraińskich. To było tak, że 5 dzieci zbierała jagody, z tym, że najstarsze dziecko było polskie i ono uciekło, a tą 4 zarąbał. I ta dziewczynka, jak przyleciała do wioski, powiedziała, kto to. Nazywał się ten bandyta, ja gdzieś pozapisywany mam, Omelczuk. Omelczuk nazywał się
I on tłumaczył się, no bo dzieci rozmawiały po polsku. Także ta matka, nawet pamiętam nazwisko, Łuszczewska się nazywała, ona dostała, na serce zmarła, ojciec dostał, to się tak nazywało, pomylenia zmysłów, czyli zwariował. Na przykład jednego tam sąsiada, to muszę powiedzieć, jakie były okrutne metody. Morawski się nazywał, rozcięli mu usta od ucha do ucha i mówią, masz Polskie od morza do morza. Drugiemu tutaj przecięli krtań, wyciągnęli język, patrzcie, to jest polski krawat. A sąsiad jeden nasz dostał 14 bagnetów, w tym 4 na wylot i przeżył. Proszę sobie wyobrazić, 4, bo usiadł mu na kark i tak mu na prawą stronę, czyli pamiętam, że tylko chłopak krzyczał, dobijcie mnie, bo no, straszny ból, tam przecież nie było mowy o jakichś znieczuleniach. Ale nadchodzi ta noc najbardziej tragiczna na Janówce. Pewne gdzieś godzina 23, słychać dookoła psy, szczekanie psów. No, ludzie mówią sobie, już nas tutaj chyba dopadną, bo nasila się szczekanie psów. I rzeczywiście, wujek nas zamknął do takiej szopy, zasunął, a sam się schował za kotarę. Ci bandyci przyszli po jakimś czasie i zaczęli mordować. Niewyobrażalny do dzisiaj pamiętam płacz, błaganie o litość. Nie słyszałem ani jednego wystrzału. Wszystko robiło się siekierami, nożami. Muszę przyznać, że dzień wcześniej ci bandyci święcili noże, widły tam, co trzeba było domowego, co mogło zabijać. W kościele, w cerkwi ksiądz, ten pop święcił im to dla zabijania, dla rezania lachów, a oni na wzór indiański usypywali kopiec ziemią i wbijali noże. I chwała Ukrainie, chwała Ukrainie. W ten sposób na naszą wioskę wtedy napadło 800 ludzi. Teraz proszę Państwa, pozwólcie, że powiem Wam, po godzinie gdzieś tak skończyło się morderstwo, skończyło się o 12. Ojciec z wujkiem wychodzą na podwórko, żeby zobaczyć, co jest, co się dzieje. Po jakichś 5 minutach ja wychodzę, bo chciało mi się siusiu. Matka mówi, to idź, zobacz, zrób tego. Do dzisiaj pamiętam, że zdziwiłem się, że rosa była ciepła. Ale szybko siusiu zrobiłem, wracam do tego ukrycia i potknąłem się, przewróciłem się, nie mogłem się jakoś wydostać. Coś się zaplątałem. Przychodzę do domu, matka mówi, Miruś, co ci się stało? Ty jesteś cały we krwi. Ty jakbyś się wykąpał we krwi i woła ojca, co mu się stało? A ojciec mówi, słuchaj, tam są wszyscy pobici, a on się przewrócił. Wiesz, o co się potknął? Potknął się o serce i wymienił tej kobiety, która ma wyrwane, miała tutaj przy schodach serce z jelitami. I on się zaplątał i tak i w tym się tak męczył, że nie mógł wydostać się, bo się zaplątał w tych jelitach. No przecież miałem 4 lata wtedy. Na drugi dzień, jak wstajemy, świt się robi, to już musimy uciekać. Ale patrzymy na podwórko, a tam coś, co nie można opisać. Bez głów, bez nóg, jelita wypruta. Tak jak mówiłem, ja tam wystrzału żadnego nie słyszałem, tylko wszystko narzędziami robione. Uciekamy do Berezny i ojciec wynajmuje tą Derezynę, żeby wyjechać do Kostopola. Mieliśmy parę groszy, bo matka prowadziła sklepik, taki kolonialkę, tam czekolada, takie cukierki i tak dalej, i miała kilka piątek
carskich, te piątki zaszyła sobie pod guziki, bo to wszędzie sprawdzają, kradną i tymi piątkami wyjechaliśmy do Kostopola. W Kostopolu mieszkamy gdzieś w jakiejś chałupie, ale w Kostopolu coraz więcej ludzi, a miasto głód, nie ma co jeść. Za miastem już przychodzi jesień, zboże, ziemniaki, ale kto tam się odważy, kiedy banda wszędzie grasuje. Ale gdzieś kupili ojciec między innymi karabiny ze 3, przypuszczalnie od Niemców, którzy byli pochodzenia polskiego, gdzieś ojciec mówi, albo Pomorzacy, albo Ślązacy. 3 karabiny kupili i powiedzieli tak, pojedziemy pod wodami kopać ziemniaki, my będziemy osłaniać, a kobiety będą kopać. Wyjechali, zaczęli kopać ziemniaki, a tu ogień otworzyli bandyci. I ojciec mówi, że czuje, że pociski obok niego padają, bo ten kurz pach, pach, pach i zobaczył bandytę jakieś 50 metrów na drzewie. I wymierzył do tego bandyty, ale tamten musiał mieć karabin optyczny i ojca uprzedził. Proszę sobie wyobrazić, tak jakby w filmie, pocisk ojcu leci po lufie, rozwala drzewiec i ojciec dostaje między oczy tutaj. Ale pocisk nie miał siły wylotu już, tylko tutaj gdzieś koło żył, bo tak z góry koło krtani zatrzymał się. Gdzieś dopiero wyciągnięty został chyba w 1947 roku. No to szybko podlecieli do niego. Ojciec mówi, że taki był oszałomiony, że patrzył tu, czy nie jest ranny. Nie zdawał sobie sprawy, dopiero tu patrzy, a tu są same drzazgi. Mówi, dajcie mi lusterko, ale tam młody chłop, 30 lat. Nikt mu tam z lusterkiem, tylko do szpitala, do równego. Ale co w takim równym? Tam równym to najwyżej mogli zatrzymać krwotok. A tutaj na razie zostajemy w Kostopolu sami. Matka gdzieś pomaga krawcowi przerabiać ciuchy, żeby było na chleb. Brat już umiera z głodu. Siostra choruje i gruźlica, i dezynteria, i piorun wie co. Ja chyba najlepiej się trzymałem, bo chyba byłem najmłodszy, tak przypuszczam, to może jakiegoś jedzenia, okruszek matka mi dała, może więcej, także jakoś się trzymałem. Proszę Państwa, proszę kolegów, bawiłem się wtedy na podwórku kółkiem od rowera obręczą i kijem jeździłem po podwórku, tak sobie, ale raz nieprzypilnowany pojechałem trochę dalej. Naprzeciwko był duży park i taki las. Wyjechałem i patrzę, dużo ludzi płacze, coś się staje, patrzę, a tam była egzekucja albo Cyganów, albo Żydów, bo tylko pamiętam, że mieli ci ludzie czarne głowy, czyli czarne włosy i kładli tak od dziadka do najmłodszego, dzieciaka. Także jak wszedł bandyta, strzelał po kolei w głowę, bo należąco i tu dół, bo zaraz spychali, także te dzieci na końcu podnosili główkę i się patrzyli, co tam dziadkowi robi, co tam babci robi, jak się do niego zbliżał, do tego najmłodszego, może w moim wieku był, to pamiętam, lewą ręką pamiętam, tak się przegiął i krzyczał, nie, nie, jakby chciał pocisk zatrzymać dłonią. I słuchajcie, teraz co dalej? Ja dopiero zdawałem sobie sprawę wtedy, że gdzieś się władowałem, mimo tego młodej mózgownicy. Ten, co robił egzekucję, odwrócił się, wycierał albo pot, albo krew, także wycierał i idzie w kierunku do mnie. Jak szedł do mnie, to już mówię sobie, że no, chyba nagrabiłem sobie. A ja mu mówię, Heil Hitler. A on tak ironicznie się uśmiechnął, odpowiedział też tak ironicznie i tam się pytał. To był Ukrainiec, bo mogliśmy się dogadać. Coś tego tam, nie pamiętam co, gdzie mieszkam i tak dalej. Kazał odprowadzić mnie, jakiemuś tam żołdakowi, do domu. Odprowadził mnie, zobaczył gdzie mieszkam, godzina 22 do drzwi.
bubuch, bubuch. Matka się pyta, kto tam jest. Otwierać. Proszę was, otwiera matka drzwi, a tam przynosi dużą paczkę jedzenia i cukierków i słodyczy za to, że matka dobrze wychowuje dziecko. Z jakiej skrajności można było wpaść? Z jednej w drugą. A ktoś może się pytać, jak taki dzieciak mógł powiedzieć Heil Hitler? Bo myśmy na podwórku, jak się bawili, to znane było tak. Arbeit, schneller, schneller, Hund, tak? Pies to Hund był chyba tak. Hund i Heil Hitler, to takie rzeczy się znało, bo to bawiliśmy się tak. W każdym bądź razie załatwiamy sprawę. Spokojnie, Mirek, spokojnie. Załatwiamy sprawę, jakby wyjechać, ojca wziąć ze szpitala z Równego do Warszawy. I też za te złote, powiedzmy, piątki przykupujemy Niemców i Niemcy pozwalają, jeszcze jedna taka babka chciała wyjechać też, no to jakoś załatwiliśmy, że ona dołączyła, wyjeżdżamy do Warszawy, żeby ojcu zrobili operację tego. Ten szpital był na Alejach Ujazdowskich, tak, na Alejach Ujazdowskich, tam ojca położyli i robili mu w ten sposób nos, że cięli tu mu mięsień, przyszywali jedną stronę, jak to się przyjęło, dopiero ucinali i taką prowizorkę mu zrobili tak, że miał ten nos. Leży tam w szpitalu, jakieś pół roku mieszkamy. Proszę was, 7 lipca rodzi się siostra, a 1 sierpnia wybucha powstanie. Znowuż. Idziemy, bo mieliśmy w takim budynku jednopiętrowym czy dwupiętrowym mieszkaliśmy. Uciekamy do takiego, gdzie wszyscy uciekali, na ulicę Ciepłą, czteropiętrowa chałupa i tam do tej piwnicy. Najpierw były pojedyncze strzały, pół tego, a później coraz większe i bombardowania i to i tam. To całe szczęście, że na nasz budynek rzucali bomby zapalające, bo tam, gdzie rzucili bombę burzącą, załatwiała sprawę do piwnicy. U nas ta samoobrona zrzucała te bomby. Ogień niesamowity był, ale nie darowali, że ten budynek nas stoi, to z tygrysa walnął skurczybyk, także, a w tym rogu tej chałupy, tego budynku w piwnicy siedziało takie młode małżeństwo. Po 20 było, ale mieli dziecko jakieś, powiem, roczek, około roczku, ale osobno siedział. Jak strzelił tego, to ta chałupa tak się przechyliła, ją gruz zasypał, a jemu tregry ucięły nogi, także on bez tych nóg jeszcze poczołgał się, żeby odgruzować ją i tak skonali. I teraz tak, matce od razu przydzielili to małe dziecko, no bo kto? Tutaj matka była karmiąca, ale już dawno nie miała pokarmu, ale całe szczęście, że tylko dzieciaki dotknęły się piersi i zasypiały. I teraz proszę was, w pewnym momencie tam, gdzie ojciec w szpitalu leżał, tam kładli także rannych Niemców, tam wszystko tego, ale kiedy Armia Krajowa podchodziła, zdobywała te tereny, Niemców szybko ewakuowali, a ojciec wykorzystał i uciekł. I z ojcem uciekło 2 żołnierzy niemieckich. Ojciec też mówi, nie wie, czy to byli Ślązacy, czy tego, ale w każdym razie Polacy, którzy nie chcieli walczyć, wcieleni by zostali na siłę. I ojciec, oni byli ranni, i ojciec ich przyprowadził do naszej piwnicy, znalazł nas, bo tych piwnic już było w sumie mało. Znalazł, no oczywiście, oburzenie w piwnicy, co tu robią Niemcy. Ojciec mówi, że to są Polacy, nie chcą, wcieleni i tak dalej, i tak dalej. No zrobili mi opatrunek i tak dalej, i tak dalej. I wszystko było w porządku. Ale, proszę państwa,
proszę panów, za jakieś 2 dni na tym terenie idzie armia SS Galicjan z Kamińskiego. Wszystkie piwnice rozwalają. Przychodzą pod nasze piwnice, obok wszystko rozwalone jest, podchodzą pod nasze piwnice. Jak wpadli do tych piwnic, te kobiety to miały te na uszach kolczyki z uszami. Ucinali, tam się nie przejmowali. Pierścionek z palcem ucinali do kieszeni i od razu pod mur. Słuchajcie, w piwnicy nas było 120 osób, a pozostałość tego muru jakieś 30 metrów, czyli musieli nas rozwalać na raty. I tą pierwszą ratę już wzięli. I tam tego, maszynówek tam szybko, czas i tego. I ja i moja siostra byliśmy w tej drugiej racie, czyli rodzice byli w trzeciej. Tamci zostali już zamordowani i tego. Ja siostrą, siostra bardzo płakała, mamusiu ratuj. Ja to tak, ja płakałem, ale jeszcze tak nie zdawałem sobie sprawy. Ja miałem wtedy 5 lat i mówię, jak tak wszystko zabijają, nikt nas nie broni, to może tak musi być. Mówi tego. I tylko martwiłem się, żeby nie bolało. Tylko nie bolało. I teraz słuchajcie, pod mur nas tego, oni tam i Bystrej, i Sznel pod tym mur, wiesz, pchają. Ale tych nieszczęśników zamordowanych wcześniej, bo jeszcze chodził i który się tam ruszał, to jeszcze dobijał. Pod ten mur tego podpycha. To słuchaj, to trzeba, trudno było, żeby nie iść po tych ciałach, po tych zwłokach, nie iść, bo to wszystko tak leżało, krwi, to dosłownie. Nie chcę przesadzać, ale dla moich małych nóżek to było prawie pod kolana. Czyli ja po tych trupach, jak szedłem, to jeszcze ze 2 razy się przewróciłem między te trupy, w tych krwi i byłem znów wykąpany, tak jak w Janówce, cały we krwi. Później matka ten płaszcz wyrzuciła, ale i kiedy nas ustawiali tam pod ten mur i wtedy znaleźli tych 2 Niemców. I wtedy ci Niemcy się wstawili, że oni zrobili tutaj, że dostali jeść, opatrunki dostali i tak dalej, i tak dalej. Więc nas okrążyli, obstawili, żeby się nikt nie przykolegował, mówiąc tak językiem młodzieżowym. I do dzisiaj pamiętam, i wyprowadzali z tego terenu, i to do dzisiaj pamiętam, że jeszcze krokiem, żeby równym krok i żeby wszystkie to pamiętam, ten krok tak przymierzałem i wyprowadzali nas z tego rejonu. Pamiętam, że niektórzy cichaczem maczali chusteczki we krwi. Tak? Później żeśmy się zastanawiali, o co chodzi, ale to, gdzie została powiedzmy częściowo rodzina zamordowana, to na pamiątkę. Podprowadzili nas pod kościół elektrotrolarny, chłodna, tam i tam zrobili dla nas odpoczynek, ale przede wszystkim po to, żeby więcej ludzi chyba zebrać z tego terenu. No i później po takim odpoczynku szliśmy w kierunku, przypuszczam, że to był dworzec zachodni, bo to wszystko było mury, powiedzmy pierwsze piętro, tylko było wszystko rozbite, także trudno było rozpoznać. Do dzisiaj pamiętam, jak tam chodzili między tymi gruzami Niemcy, bo gorąco było, rękawy pozawijane, pistole maszynowe. Jak ktoś upadł, od razu strzelali, mordowali. Do dzisiaj pamiętam, że na tych murach ci Niemcy tego ha, wiesz, rozweseleni, roz tego. Bo to jak u takiego dzieciaka, to zostało mi w głowie. Mówię sobie, czego oni się śmieją, czego oni się cieszą, kiedy tu tyle ludzi jest zamordowanych. Ale to taka moja reakcja była dzieciaka. Zawieźli nas do obozu, tam gdzie wszystkich warszawiaków zawozili. Tam pierwsza noc to była taka, bo to były hale przystosowane po naprawie taboru kolejowego, parowozów.
i tam spaliśmy na betonie. Wiem, że matka, żeby siostra się nie przeziębiła, żeby to trzymała cały czas tak ją w powietrzu w nocy. No, całe życie później miała, powiedzmy, ten, bolała ta ręka, reumatyzm czy jakieś inne choroby. Pamiętam, przy mnie leżał taki chłopczyk, bo ja wiem, z rok czasu może miał, i całą noc płakał. Aż wszyscy się denerwowali, że nie mogą spać, że tu dzieciak przeszkadza i tak dalej. Dopiero rano okazało się, że on chciał ssać piersi matki, a matka już nie żyła. Ale... Przerwa. Ale on nie rozumiał. On był po prostu głodny. Chcesz odpocząć? Nie, jadę dalej. Słuchajcie, a tam strażnicy byli Ukraińcy. Ich nazywali Chiwis. Jak? Chiwis. 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 To jest tłumaczenie niemieckie, zdolni czy chętni do pomocy. Do pomocy. Do pomocy. No i pomagali. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie szedł z karabinem pijany sukinsyn i niósł piłkę. I tą piłkę, tak się rozgląda, zobaczył taką dziewczynkę, może w moim wieku, może starszą, rzucił tą piłkę i kazał tej dziewczynce przynieść, a ta dziewczynka nie bardzo co tego, wiesz, dziecko nie zdało, matka mówi, idź przynieś tu tego. Przyniosła tą piłkę i podała mu, ale jego to chyba zdenerwowało, że ona tak chętnie, też tu jest pan, a ona sobie jeszcze coś tam nie chciała mu przynieść, więc wziął drugi raz, kopnął tą piłkę i mają przynieść. A ona w tej chwili postawiła się, no inteligentna dziewczynka, matka ją prosi. On wymierzył z karabinu, mówi tego, że będzie strzelał, czy sisem, piorun wie, jak tam mówił, ale matka błaga, idź. Ona poleciała po tą piłkę, ona podnosi piłkę, a ten trzask zastrzelił. Także, no, rzeczywiście, pomagali. Pomagali. Tak. Ja myślę, że póki co te najważniejsze rzeczy opowiedziałem. Nie poruszałem zbyt bardzo drastycznych, a były jeszcze bardziej drastyczne, bo może ktoś z młodych ludzi by chciał oglądać, słuchać, żeby nie tego, nie wstrzymywać, powiedzmy, tym dzieciakom, powiedzmy, ja nie wiem, zachowań jakiś, powiedzmy. Damy ci odpocząć troszkę, tak, może, tak. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest niezwykle traumatyczne dla ciebie. Tak, tak. Tak. Emocje tutaj sięgają zenitu. Ja wielki szacun dla ciebie za to, że no, w miarę to zobrazowałeś spokojnie, ale no, czuć też to napięcie, które w tobie siedzi, bo to odżywają te historyczne momenty, a to co mówisz, że deptałeś, chodziłeś po tej krwi, która no, przez całe życie zakodowana w pamięci jest. Faktycznie nie będziemy epatować dalej tymi twoimi wspomnieniami, bo faktycznie mógłbyś wiele rzeczy jeszcze powiedzieć. Chcemy tutaj jako Stowarzyszenie Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć, no, zajmujemy się z taką małą, prawda, grafiką, którą tutaj pokazujemy. To jest właśnie po to, aby to nasze pokolenie przekazało następnemu pokoleniu coś takiego, co tu fajnie jest zobrazowane, ładnie pisze, tam dom twój, gdzie serce twoje, tak? To jest taka specyficzna naklejka, którą rozdajemy podczas naszych spotkań. A ten temat przez wiele dziesiątków lat był
tematem tabu, z różnych względów, prawda. Mam w ręku książkę pana Antoniego Szczęśniaka i Wiesławy Szoty. Wojna polska zupa, droga donikąd. I co tutaj pisze? W atmosferze skandalu wycofana z księgarn w PRL-u. To było wydawnictwo Bellona, które zrobiło nowy wydruk. Jest to niezwykła kopalnia wiedzy też również o tych sprawach stosunków polsko-ukraińskich i to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. Ja mógłbym dodać do tego, powiedzmy, takie motto, że Zofia Naukowska pisała o ludziach, którzy zgotowali tragiczny los innym ludziom. Jeżeli mówimy o Wołyniu, to mówimy o sąsiadach, którzy zgotowali tragiczny los innym, swoim sąsiadom. Jeżeli dzisiaj, po tylu latach, wracamy do rzezi wołyńskiej, to nie dlatego, żeby szukać odwetu, zemstu, czy poniżać tych ludzi, tylko po to, aby nazwać zło, nazwać złem, bo dalsze umizgi naszych rządzących w stosunku do wschodnich sąsiadów są nie do przyjęcia. Tym bardziej, że coraz więcej słyszymy po obu stronach granicy różnych złośliwości pod adresem, a nawet wrogości pod adresem Polaków. Wiele środowisk, tych małych ojczyzn w Polsce od wielu, wielu lat pod przywództwem księdza Isakowicza-Zaleskiego, bo tak to trzeba chyba określić, chociaż mógłbym tu wiele tych autorytetów kresowych wymienić, które od wielu lat zajmują się tą tematyką, ale niestety jakoś do przebicia się, żeby pewne rzeczy przeciąć raz na zawsze, żeby wyjść z tych cmentarzy, których praktycznie rzecz nie ma, bo te szczątki dzisiaj spoczywają w przeróżnych miejscach, w studniach, rowach i tak dalej. Myślę, że powinniśmy ten temat w ramach poprawy stosunków z naszym wschodnim sąsiadem coś zrobić. No ale do diabła jasnego, co tu zrobić, jeżeli jest taki mocny opór materii i przekłamywanie historii z tamtej strony. My nie chcemy tutaj dzisiaj też wchodzić na tę niwę polityczną, bo to naciski polityczne i tak dalej. My to wszystko, pewne rzeczy rozumiemy, ale prawda, jak ktoś mądrze powiedział, jest córką czasu. Kwestia tylko, kiedy ona całkowicie wypłynie. Ja muszę powiedzieć wam, że jakieś 7-8 lat temu odwiedziłem moje dziecinne strony tam na Wołyniu. Co zapamiętałem? Zapamiętałem budowę kurhanów i pomników. Nawet pod takim jednym pomnikiem bulby w Bereźnie byłem i patrzę pod pomnikiem i kwiaty leżą, i świeczki leżą. Tam mają te specyficzne świeczki jak ołówki. Tak stałem, mówię sobie, na pewno tu się nawet modlą. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, Hospody pomyłuj, mówi, jeżeli nie zatrzymałeś tego bandytyzmu, to ma nadzieję, że sprawiedliwie ukażesz tych sukin synów. Amen. A wyjeżdżając z Ukrainy, żeby to tak nie myśleli Ukraińcy, że tu my, wyjeżdżałem z Ukrainy, patrzę, napis na przejściu granicznym szczęśliwej drogi. I tak pomyślałem sobie, ja wam też, Ukraińcy, życzę szczęśliwej drogi w drodze do poprawy życia, do pokoju. Tylko uporajcie się
ze swoją historią w stosunku do nas, do Polaków. Chciałbym przejść teraz na podwórko szczecińskie. Szczecin, ziemia szczecińska to chyba trzecia, różne są szacunki, niektórzy mówią, że to trzecia zbiorowość kresowa, niektórzy, że czwarta zbiorowość kresowa pod względem liczebności po II wojnie światowej. Tak. I przez te dziesiątki lat tu w Szczecinie, no niestety nie udało się zbudować pomnika poświęconego tym naszym bliskim i nie tylko bliskim, bo chcemy zbudować pomnik dla wszystkich ofiar nacjonalizmu ukraińskiego, nie tylko Polaków, bo tam i Żydzi, i Ormianie, no i również Ukraińcy, o czym oczywiście niechętnie się mówi, ale taka jest prawda, że on UPA również swoich, prawda, mordował i to wcale nie było tego tak mało. Strona ukraińska bardzo często omija temat, jeśli chodzi o działalność po II wojnie światowej, po tamtej stronie Bugu, tak, gdzie faktycznie to się ciągnęło jeszcze, ale tam też była niezwykła duża liczba ofiar po stronie ukraińskiej. Sowieci tam albo wywozili, albo mordowali. Na ten temat, prawda, strona ukraińska nie chce głośno mówić. Natomiast tutaj do Polaków no cały czas są jakieś pretensje. Wchodzimy teraz w miesiącu kwietniu 1947 roku, czyli równo 70 lat temu przeprowadzono tą operację Wisła. I tutaj są spory, które się ciągną już też latami, bo pierwsze symptomy jakiegoś tam próby zbliżenia się między stroną ukraińską a stroną polską to była inicjatywa środowiska 27 Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, gdzie poprzez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej doszło do spotkań historyków z dwóch stron, ze strony ukraińskiej i ze strony polskiej. No i co się okazało? Te spotkania oczywiście odbywały się na przemian. Raz na terytorium Ukrainy, dwa tutaj u nas. Zostały stworzone pewne dokumenty tych seminariów. Zostały zrobione protokoły rozbieżności. No i strona ukraińska się w pewnym momencie wycofała. Tak? Wszystko się rozbiło o ocenę akcji operacji Wisła, no tak? No, no bo oni uważają, że została według nich symetria, chcą ze wszelkich sił doprowadzić do symetrii między Wołyniem a akcją operacją Wisła. Przecież to się w żaden sposób absolutnie nie da. Myślę, że przy następnym odcinku, jeżeli uda nam się nagrać, to mamy w Szczecinie człowieka, który był w mundurze Wojska Polskiego i brał udział w akcji, w operacji Wisła i on naprawdę może tutaj dużo nam powiedzieć i zobrazować, jak ta operacja została dokonywana. To nie jest tak, jak strona ukraińska to interpretuje. Ale oczywiście, te rzeczy trzeba przecinać. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że kiedy inne narody leczyły rany powojenne, to Polacy nadal ginęli. 45-47 zginęło około 8800 przeważnie młodych ludzi, których oszczędziła wojna, obozy i tak dalej, dalej. Bandyci nie, bo im się w dalszym ciągu śniły granice do Nowego Sącza, Starego Sącza. A gdyby tak jeszcze trzecia wojna wybuchła, to oni by na czymś jeszcze tutaj zyskali. Tam na południu Polski, tak jak na Wołyniu, bandytom pomagała ludność cywilna, nazwana Czernią. I gdyby nie akcja Wisła, nie wiadomo, czy do dzisiaj by ktoś tam wyjechał, bo oni byli uzbrojeni niesamowicie. Zresztą Wielka Armia Radziecka, proszę sobie
wyobrazić, że jeszcze tłukła się z nimi do 56 roku. Zginęło 8 tysięcy żołnierzy radzieckich. No więc o czym my chcemy rozmawiać? A tutaj, no teraz przy tej akcji oni chcą ewentualnie odszkodowania, przeprosimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nic nie mówi się o Wołyniu, ale tutaj za to, że zostali przetransportowani z lepianek bieszczadzkich do murowanych domów z elektrycznością, wodą, z ziemia, pole i tak dalej, mogli się kształcić, mogli się uczyć. Oni chcą za to odszkodowanie. No trudno się z tym zgodzić. Mało. Na takie ugodnienia poszedł rząd polski, nawet były banderowcom, że przecież buduje się im pomniki. Pomniki są budowane na wschodniej Polsce. Są nielegalnie. Tak. Na jeden się zgodzili. Na jeden rząd się zgodził. Ponadto oni się starali poprzez Sejm, przecież kółko, zarząd główny Ukraińców w Polsce, aby bandytom z UPA nadać uprawnienia kombatanckie. To przecież się w parę już nie mieści, to obraża każdego Polaka. No, używajmy słów cenzuralnych. To nagrywamy w eter i prosiłbym, żeby nie używać jakichś tam... Czasami prawda? Się nie da. Czasami się nie da, żeby zobrazować to. Faktycznie czasami się mówi na ten temat. No, jest troszeczkę dziwną rzeczą, kiedy wycofuje się projekt z naszych sejmów czy senatów, bo tutaj zabiegają o to, żeby nacjonalizm litewski i nacjonalizm ukraiński, zagloryfikowanie tych nacjonalizmów w Polsce, no przedsięwziąć jakieś środki prawne dla tych osób, które to uprawiają. Co się okazało, no zostało to wycofane, tak? Nie zmierza to do jakiegoś zbliżenia. Zresztą te wszystkie akty, które ostatnio się dzieją, na terenie obecnej Ukrainy z tymi upamiętnieniami, z Hutą Pieniacką, czy te wywieszanie tam, prawda, w konsulatach tych portretów Bandery, malowanie na czerwono. No, ja byłem w ubiegłym roku w czerwcu z taką specjalną misją. Objechaliśmy wtedy ponad 25 miejsc tej strasznej, tragicznej historii Polaków tam na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, gdzie są w niektórych miejscach upamiętnienia, ale przecież tych upamiętnień to trzeba by było jeszcze nie wiem ile zbudować. I na pewno nam się to nie uda. Szanujmy to, co zostało zrobione, pilnujmy tego, ale jak widać strona ukraińska, no niestety burzy to wszystko. Byłem w Hucie Pieniackiej, robi to niesamowite wrażenie, kiedy człowiek staje przed tym pomnikiem, prawda, a dookoła, po horyzont, nie ma nic, pustka. Tam toczyło się normalne życie, tam żyli ludzie, były zabudowania, nie ma nic dosłownie. Takich miejsc jest pełno. Janowa Dolina kiedyś, to samo, kopalnia bazaltu, zbudowane... Żyje w Szczecinie też człowiek, który był w tym miejscu i mówi, to było coś niewyobrażalnego na tamte czasy. To było coś, co zostało zbudowane specjalnie dla osiedle, dla pracowników tej kopalni, tejże kopalni bazaltu. I to wszystko było, nosiło znamiona już takiej wysokiej nowoczesności, bo na tamte czasy elektryczność, kanalizacja, to wszystko było. Tam każdy miał swój ogródek i to wszystko zostało unicestwione. Oczywiście, bo taka była zasada, taki był prykaz, że oni musieli likwidować nie tylko mieszkańców, ludzi, chałupy, ale wszystko, nawet drzewa, bo tak było powiedziane, aby nie było śladu, że tam kiedykolwiek ktoś mieszkał. To się zgadza, bo ja byłem, ja tak jak powiedziałem, w 97 byłem, ale później jeszcze parę razy byłem. I jak pierwszy raz byłem w 97, jeszcze z żyjącym ojcem, tato chciał za wszelką cenę dotknąć tej ziemi, wziąć woreczek ziemi i tak dalej.
No i na tym terenie, gdzie wspomniałem wcześniej, była zbudowana placówka samoobrony, Pańska Dolina, były też zabudowania i to takie znaczące, zacnej rodziny polskiej. I co się okazało, jak zobaczyła strona ukraińska, że tu Polacy przyjeżdżają, to po 2 latach to wszystko zostało rozebrane. I po raz kolejny chciałem tam pojechać. Pytałem się, chyba to było na stacji CPN-u Ukraińca, czy tędy będzie bliżej, żeby dojechać tam, prawda, tak. do tej placówki. A on mi powiedział, że tam już nic nie ma. Ja mówię, w 97 roku jeszcze były zabudowania. Nie ma nic, wszystko rozebrane. To jest ta swoista taka idea niszczenia polskości, wymiatania tej polskości. Zresztą oczywiście każda wizyta we Lwowie, jeżeli jedziemy do Lwowa, jeszcze ileś lat temu, to tych akcentów polskich było sporo, można tak użyć takiego określenia. Czy to były studzienki, tak. czy jakieś elementy na budynkach. Dzisiaj to w sposób systematyczny jest niszczone, tak. zastępowane, także ta polskość tam, jeszcze ten Łyczaków i cmentarz Orląt, oczywiście z obudowanymi lwami w klatce, żeby to, prawda, nie kłuło w oczy stronę ukraińską. Ja muszę wam powiedzieć na koniec coś takiego, że jak mój syn był ciężko chory, i mówi, tata, ja bym pojechał z tobą do obozu zobaczyć jeszcze. I pojechaliśmy tam i on tak stał na placu i mówi, tata, ty tyle w życiu przeszedłeś, a teraz jeszcze ja. A ja mówię, synu, bo widzisz, w życiu już tak jest, że nie każdemu los wyznaczy drogę przez różane ogrody. Czasami trzeba iść pod wiatr, ale trzeba iść do przodu. Synu, damy radę, mu powiedziałem, chociaż jest ciężko, bo w życiu, aby jeszcze śnić, trzeba iść zawsze do przodu. I zawsze słuchaliśmy My Way, moja droga. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy, nie chcemy tutaj ciągnąć bo to i tak trochę czasu tam, tak? Tak. Chciałem ci serdecznie podziękować za to spotkanie, za to, że się zgodziłeś, że możemy to przekazać innym młodym ludziom, a nawet dorosłym, którzy na ten temat nie wiedzą nic. Tak. Bo tak niestety w Polsce jest, że te tematy, jeżeli gdzieś środowisko się spotyka i mówi o tym, to o czym oni gadają, o czym oni gadają tam. Zostawmy to już. Najbardziej, co mnie osobiście denerwuje, to to, że bierzemy udział czasami w audycjach Polskiego Radia w Szczecinie, gdzie mamy do czynienia, spotykamy się podczas takich audycji z różnymi ludźmi, ministrami konstytucyjnymi byłego rządu polskiego, tak? Również są ludzie mediów, tak ogólnie określając, którzy również używają sformułowań, które są bliższe cierpieniom strony ukraińskiej niż bycie Polakiem. Tak. A już Żeromski kiedyś mówił, nie przestawaj nigdy być Polakiem. Tak? Tak. Dzięki. Dzięki serdeczne. Jeszcze na koniec wam puszczę. Dziękuję. Na koniec.